No, to było bardzo dawno temu. No, urodziłam się w Londynie. Moi rodzice byli Polacy. Mój ojciec był na wojnie, prawda? I potem znalazł się Maczka, tak? I poznał moją mamę w Londynie, chociaż ona też nie jest Angielką, nie była, znaczy się. I już postanowili nie wrócić. No i ja się tam urodziłam, ale rodzina, specjalnie ojca, była w Polsce. No i wreszcie w 58 roku, a pamiętam to dobrze, przyjechaliśmy do Polski. I ja byłam, no, bardzo... No, tata był najbardziej wzruszony, a ja w ogóle byłam bardzo zaciekawiona, bo my mieliśmy tak. Polskie harcerstwo, polska szkoła, polskie tańce ludowe, polska msza, polskie wszystko. No a tej Polski jakoś nie było widać, tak? No i wreszcie, bo wcześniej było niebezpieczne, żeby tata wrócił. Więc ja się wychowałam w bardzo takim... dwóch wymiarach, w takich dwóch wymiarach, angielski i polski. Z jednej strony byłam kompletnie Angielką, no bo jak, chodziłam do szkoły angielskiej i wszystko, prawda, wokoło po angielsku. A z drugiej strony dom polski, jeszcze dziadek żył i mieszkał z nami, więc ja to bardzo czułam jakoś głęboko, że ja jestem Polką. To jest dłuższa historia, jak ja w ogóle zaczęłam grać w Polsce, ale ja zagrałam pierwszy właśnie u Lenartowicza za dzień, za rok, za chwilę. I wtedy, a byłam, myślałam sobie, Boże, żeby tylko mnie zauważył, może Wajda, może Zanussi. No ale nikt mnie nie zauważył. Wróciłam do Polski na posynchrony, bo wtedy trzeba było robić posynchrony, bo nie było 100% dźwięku na planie. No i w ostatni dzień idę do produkcji, a oni mi mówią, o, właśnie do pani, właśnie był telefon z zespołu Zanussiego, on by chciał się z panią spotkać. A ja na to powiedziałam, aha, i Hollywood też dzwonił, bo nie wierzyłam. A nie, naprawdę, naprawdę. No więc pojechałam do Warszawy, spotkałam się z Zanussim i zagrałam u niego w Barwach Ochronnych. A jak zagrałam w Barwach Ochronnych, to był dosyć popularny film, podobał się, to dwóch Stasi, Bareja i tym, mnie zauważyli w tym filmie. I jak byli w Londynie, żeby kręcić londyńskie sceny, które były kręcone pierwsze, jeszcze nie mieli tej Oli, zadzwonili do mnie i pamiętam, że czy ja bym przyszła do Ogniska Polskiego, bo tam wszyscy Polacy się spotykali. No i zaproponowali mi Misia. I ja wiem dlaczego, bo oni po prostu szukali, no, idiotki. Ludzie spodziewają się, że tam był, prawda, no uhaha, wszyscy się śmieli, że było strasznie wesoło, prawda, bo to jest taka komedia, ale tak nie było, bo praca jest pracą, prawda, i trzeba zrobić taśma jest ograniczona, wtedy wszystko było ograniczone, było bardzo ciężko na planie, bardzo często rzeczy brakowało, tego produkcja miała naprawdę ciężkie czas, żeby to wszystko ogarnąć, no to były bardzo ciężkie czasy. Poza tym była straszna zima akurat, bardzo było zimno i wtedy nie było tych przyczep, tych cateringu, tego wszystko. Myśmy siedzieli w nysce i poza tym, prawda, nie było gdzie zjeść, no to było zupełnie inaczej, no ale I specjalnie dla mnie jednak po Londynie, to, bo tam były lepsze warunki, prawda, no to było dosyć takie ciężkie i nie było czasu na jakieś zabawy. Przecież trzeba było zrobić tyle scen, ile było wyznaczone na ten dzień, była pewna presja, ale Bareja, który był
uroczy i ciepły i śmieszny, to on po prostu robił przyjemną atmosferę, więc atmosfera była bardzo przyjemna. Mówię naprawdę, naprawdę szczerze. Ja byłam młodą aktorką, która bardzo, ja bardzo wychowałam się na metodzie Stanisławskiego, że musi być taka prawda, prawda? I ja miałam ten szlafroczek na sobie i miałam za zadanie, prawda, że przyjdzie ten od węgla i prawda, muszę go uwieźć, żeby prawda, ten paszport i tak dalej, i tak dalej. Więc ja naumyślnie, prawda, jestem w szlafroczku, a nie ubrana, żeby go prawda, zachęcić. I jak otworzyłam te drzwi, to ja chciałam być taka bardzo prawdziwa. I odchyliłam ten szlafrok i zapomniałam, że ja nie mam nic pod spodem. Bo ja muszę przyznać, że ja w tych czasach nigdy nie nosiłam, bo byłam hipiską i był taki slogan też, burn your bra, spal w niestonosz, no więc ja nie nosiłam, chociaż nie spaliłam swojego. Ale to ja już byłam tak zaskoczona, no ale oni się tak ucieszyli. I zatrzymali tą scenę, chociaż ja nie miałam za zadanie, prawda? Przecież od razu był stan wojenny. Ja byłam umówiona na jakieś inne filmy. Bo ja wtedy przetłumaczyłam Kopciucha Janusza Głowackiego, z którym on się znalazł, prawda, w Londynie, bo nawet znalazłam teatr, który to wystawił, bardzo dobry. I właśnie zapomniałam coś. No do czego pani zniknęła? I przyszedł stan wojenny i to się wszystko urwało, bo no jak mogłam? Nie przyjeżdżałam do Polski, prawda, bo aż nie wypadało. Na pewno w filmie przecież nie mogłam grać, bo wiadomo, kto wtedy kręcił. I minęło bardzo szybko, minęło 5 lat, potem ja coś innego robiłam, potem wyszłam za mąż za dyrygenta, który też został, Polak, który został w Londynie i nie mógł na razie przyjeżdżać do Polski, ponieważ on zwiał po koncercie w Austrii i nie bardzo chciał, żebym sama jeździła. Nie dziwię mu się. No i tak nagle minęło. Minął ten czas, potem się wszystko tu zmieniło. No to ja oczywiście już zaczęłam przyjeżdżać. No i miś odżył. Przecież wcześniej to on miał jakąś premierę, nie wiem, gdzieś tam, ja nawet nie byłam zaproszona, nic nie wiedziałam o premierze. Potem zdjęli go prawie natychmiast i 10 lat chyba minęło. No ja się zajmuję dalej aktorstwem, bo ja nie mogę się z nim rozstać. Ja gram monodram, który się nazywa Mój Boski Rozwód i jest śmieszny. Dużo z nim jeżdżę. Oczywiście teraz był potworny zastój, jak wiemy. Ja gram też w Teatrze Varieté. Powróćmy do dawnych lat, to dla mnie jest dobry tytuł. Ale no, muszę tu przyznać, że teatr jest, dyrektorem tego teatru jest mój obecny mąż, ale ja nie umiem śpiewać, a to jest teatr muzyczny. I w takim razie ja tylko gram w jednej rzeczy, która jest takim jakby literackim kabaretem, Hemar, Tuwim, Jurandot. I ja robię te dialogi, ja robię te monologi, ja nie śpiewam, broń Boże. Myślę, że no, to jest bardzo ważne, żeby siebie nie traktować za poważnie, bo między innymi to jest lepiej dla
siebie samego, bo człowiek wtedy nie jest bez przerwy wszystkim przejęty. No, ten powiedział to, tamto. I po prostu wtedy jest lżej, ale także ja po prostu jestem optymistką. Są tacy, którzy uważają, że jestem, no może trochę naiwna, ale ja nie jestem naiwna, ja po prostu ja dużo bardziej wierzę w dobro niż w zło, chociaż wiem, że istnieje. Ja bardzo lubię ludzi, ja mam i zwierzęta, ja mam taki dar, no jestem ekstrowertyczna. No i staram się naprawdę się cieszyć tym, co mam. Wiem, że po prostu tak trzeba.